Siemanderko. Dzisiaj środa, nie wypuszczam. Dostały żret, zobaczcie tam. Świeży gołąb, tam na górze. O, 27. To jest ten samczyk. Samiczka na gnieździe. 5 minut się sparzyły. Półkę mają. Zobaczcie, jaki go na nowym miejscu. I tego mi nikt nie powie. Jak ma go w sobie charyzmę, to zobaczcie. Patrzcie. Para parzyta, to jest ta, co się okazało, samicz. Ten wylotek. Zobaczcie, nawet jak go wywalę stąd, gdzie on jest, zobaczcie, i z powrotem. To jest gołąbek z charyzmą. I taki to od razu zniesie. Po takim to od razu będą jajka, będą młode. Kiedy? No. W niedzielę przyniesiony go. Po południu go wpuściłem. No tu był otwarty, on był w klatce. Po południu go, no, włożyłem tutaj do klatki i od razu para. Dobra, tutaj nie ma co nagrywać, wszędzie młode. Nie wiem, tam jednego wyrzuciłem też, jakiś dotknięty z czymś. Nie będę nagrywał, tylko chciałem wam pokazać gołębia z charyzmą. No i jakiś nakrapiany mi znowu wyszedł, Weisschwanz. O, tutaj nakrapiany z białymi plecami, jeden siwy. Tu się wylęgło, tutaj chyba nie widać. Serka tu jest. Jak tu się światło zaświeca, kochani moi, nie wiem. No jest tego, ale nie o tym film, o tym będzie. Są wszystkie, żyją. Patrzcie. Gołąb z charyzmą. Jeszcze raz go wyrzucimy. No. Samczyk. I już z powrotem. No i z powrotem. Nawet nie zdążyłem z gołębnika wejść. Takie parzenie to ja lubię. I ona już na gnieździe od razu. No i już półeczka. Pilnuje mało orzełek. To jest pamiętliwy ptaszek. Będziemy, no, w majówkę go wypuszczę, go przyuczę. No nie ma co tu nagrywać. Młodych jak młodych, pełny jest. Pełno młodych. No widzicie, zdrowe, latają. Na dachu też pełno. O, już. Ze setki obrączek zrobiło się tyle. Już nadrobiłem, o ja to tak przykładam. Nadrobiłem stratę. A teraz tu jest która? 60. O Jezu. 64. Ta.
I tych jeszcze zeszło 12. Dużo zabiłem i jeszcze dużo się nawylęgało. Jakieś widymy, coś tam. Te to też żyją, wszystko ładnie, pięknie. No, taki krótki film o gołębiu z charyzmą. Pogoda bardzo brzydka, bardzo zimno, wieje. O, maleństwa żyją. Nie wiem, czy jest im zimno, czy nie. Tak wyglądają, dzisiaj się kąpały. Tu są dwa. Tam w sumie 18 mam tych. 9 takich, 7 wychodzi, 2 jeszcze nie wychodzą, takie większe. I w gniazdach jeszcze jest ich. W sumie mam 18 tych wiedeńskich. I nowe jajka. Tu się chyba wylęgną, nie wiem. I tu są jeszcze dwa. Takie o. Jeden na lęcie, a drugi na białym ogonku. Nie chwaląc się, ale naprawdę w tym roku to mistrzostwo świata. Jak dla mnie. Zobaczę te jaja. Może. Nie wiem, czy coś słychać, czy się wylęgnie. Dobra. No jest tego wszędzie. Tutaj też jakiś chyba. Chyba ładne, no. Dobra. Narka, trzymajcie się.